kolejny elektryczny słoń, przepraszam, SUV Mercedes EQB. Ale to autko ma 7 siedzeń. I jeżeli szukasz elektrycznego SUV-a, który ma 7 siedzeń, tak naprawdę nie masz dużo wyboru. Konkurencją będzie Tesla Model Y. Ale pytanie, czy bycie praktycznym musi oznaczać bycie troszeczkę nudnym? Przejedźmy się i zobaczmy, o co chodzi z tym nowym Mercedesem. 1, 2, 3. Elektryczne to środowisko, cisza, spokój, ale to także przyspieszenie. Więc zmierzymy, jak szybki jest EQB. Mam swoją specjalistyczną maszynkę do mierzenia prędkości. Wrzućmy Ciebie w tryb sport i to chyba wszystko, co mogę zrobić, żeby polepszyć moje wyniki. Hamulec, gaz i lecimy z koksem. Deklarowane 0 do setki to 6,2 sekundy, a ja mam 5,56. Nieźle. Maksymalna prędkość to 160 km na godzinę. Mówię Ci, że auto elektryczne to przyspieszenie. A teraz sprawdźmy, jak duży jest bagażnik z przodu. Bagażnik nie jest duży, dlatego że ten model bazuje na silnikowej wersji GLB. Jeżeli budujemy elektryczne auto od podstaw, to zawsze będziemy troszeczkę mieli miejsca tutaj. Ale nieważne. Tutaj mamy baterię 66 kW, które da nam maksymalny zasięg 420 km. Możemy naładować tą baterię w domu, mając takiego wallboxa 7,4 kW i zajmie na to 11 godzin od zera do pełnego naładowania. Jeżeli mam dostęp do tych szybkich ładowarek 100 kW, to od 10% do 80% zajmie nam 35 minut. Nie jest to najszybsze ładowanie, bo są auta, na przykład Genesis GV60, który naładuje się w połowę tego czasu. Jeżeli jeździmy na długie trasy, może to być problematyczne. Ale jeżeli tylko jeździmy po mieście, krótkie dystanse, nie ma problemu w ogóle. No i wstyjowa. This is what we waited for. No looking back. We started something I can never let go. Auto elektryczne, więc zacznijmy od pełnego buta w podłogę. W trybie komfort pedał gazu jak na 292 konie i 520 Nm jest taki trochę nijaki. Ale szybkim i łatwym sposobem na poprawienie tej sytuacji to po prostu zmiana trybu na indywidualny. Pedał gazu jest w sporcie, reszta jest w komforcie. Nie czuję, jak rymuje. I dajemy Mercedesowi drugą szansę i jest znacznie lepiej. Dużo lepiej. Jest żywy ten Mercedes w końcu. A na krętej drodze kierowanie tego auta jest tak naprawdę proste i dobrze się trzyma zakrętów. Mamy napęd na 4 koła, więc czujemy się na pewno dużo bezpieczniej po deszczu, tak jak dzisiaj, albo zimą. EQB jest bardzo komfortowy, jest relaksujący. Zawieszenie jest mięciutkie, więc nie czujemy żadnych dziur, niedoskonałości. Oczywiście będąc elektrykiem, jedziemy sobie po mieście, to jest bardzo cicho. Ja w mieście używam tylko pedału gazu, nie dotykam praktycznie pedału hamulca. Spuszczę nogę z gazu, auto zwalnia i później zaczyna się tak delikatnie, aksamitnie toczyć. Świetna i wygodna sprawa w mieście i oczywiście zwiększa nam to zasięg. Ale nawet jak troszeczkę przyspieszymy, wskoczymy na drogę szybkiego ruchu, to jest bardzo mało hałasu od opon, od wiatru i tak naprawdę EQB jest świetnym autem na długie trasy. Poza tym nieszczęsnym zasięgiem. Bo tak jak w mieście bez problemu przejedziemy około 400 km, jak tylko wskoczymy na drogę szybkiego ruchu i jedziemy z normalną prędkością 120 na godzinę, no to tutaj zasięg spada do połowy. Na pewno musimy o tym pamiętać, jeżeli planujemy jeździć w długie trasy. O czym jeszcze musimy pamiętać, jeżeli planujemy jeździć w długie trasy, to dosyć wolne ładowanie. Na przykład do porównania Hyundai Ioniq 5 albo Kia EV6.
te auta ładują się dwa razy szybciej. Nie, tak naprawdę szybciej niż dwa razy szybciej. Więc tutaj Koreańczycy naprawdę robią Niemcom dużo wstydu, z wyjątkiem oczywiście Porsche Taycana. Troszeczkę pracy domowej do zrobienia Mercedes niestety, ale do bardziej pozytywnej rzeczy. Kierownica jest tutaj leciutka, przyjemna, tak naprawdę bardzo łatwo jeździ się EQB, jest łatwe w manewrowaniu, jest bardzo łatwe w parkowaniu, bo mamy super widoczność, nic nam tutaj nie blokuje widoczności, duża tylnia szyba i oczywiście świetne kamery. A teraz sprawdzimy pojemność bagażnika. Jeżeli używamy 5 siedzeń, to pojemność bagażnika to 495 litrów. Jeżeli mamy 7 siedzeń, to pojemność bagażnika 465 litrów. A ile mamy miejsca na tylnej kanapie? Ustawiłam ten fotel na swój wzrost, troszeczkę powyżej 1,70 m. Mam pełno miejsca na nogi, dużo miejsca na głowę, lubię ten panoramiczny dach. A środkowe siedzenie? Podłoga jest tutaj prawie płaska, więc tak naprawdę można tutaj siedzieć. Nie jest tak najgorzej. Ale zastanawiam się, gdzie są te dwa siedzenia, bo przecież to ma być 7-osobowy SUV. Zostały złożone. No cóż, ale tutaj mamy alkantarę, skórę, wszystko pięknie i podoba mi się. Moim zdaniem Mercedes buduje jedne z najpiękniejszych kabin na rynku i to auto nie jest wyjątkiem. Jakość materiału, wykończenie jest świetne. Ja mam pakiet AMG, dlatego mam czerwone szwy, bo inaczej to są niebieskie. Mam też alkantarę na siedzeniach. Ja jestem fanką alkantary, jest super zimą, przyjemna, cieplutka i jest bardzo praktyczna latem. Sprawdźmy praktyczność miejsca. Buteleczka zmieści się w drzwiach spokojnie. Czy tu się zmieści? Nie, nie do końca. Idziemy dalej. Skrytka, pełno miejsca, dwa porty USB-C. Rękawiczkowa półka, tak to się mówi chyba, tak? Średniej wielkości, dobrze. Tutaj mamy kolejny port USB-C, bezprzewodowe ładowanie. Możemy tutaj zamknąć tą półeczkę, szafeczkę. Ładnie to wygląda i oczywiście możemy ukryć wszystkie swoje tajemnice. Część pakietu AMG to jest właśnie ta fajna kierownica. Tutaj mamy manetki, ale one nie są do zmieniania biegów. Skoro mamy jeden bieg, one są do regulacji tej całej rekuperacji. Ja zostawiam tą rekuperację w automatycznym ustawieniu i wykonuję super robotę. A tutaj mamy skróty na operowanie systemu. A trochę wygląda to takie mambo jumbo, nie wiadomo co tutaj chodzi na początku, ale troszeczkę czasu i cierpliwości i na pewno sobie poradzisz. W końcu to jest niemieckie auto, to musi mieć sens. Lewa strona operuje tą część ekranu, prawa strona operuje tą część ekranu. To jest ten system MBUX i razem z iDrive systemem od BMW, moim zdaniem są to najlepsze systemy dostępne na rynku. Możemy operować system palcem, bo to jest dotykowy ekran, ale możemy też operować system tutaj taką jakby myszką. Mamy też nawet oparcie na nadgarstek, no oczywiście to Mercedes. Ja operuję właśnie używając tutaj takiego touchpada, bo jest tak naprawdę praktyczniejszy, jeżeli jedziemy, bo nie rozprasza tak uwagi. Tutaj mamy też zmianę trybów jazdy, tradycyjny przekrętło do głośności. Mamy też tutaj na przykład, spójrzmy na kamery. Te kamery to są piękne. Widzicie, wjechałam w chaszcze. No, to są niestety realia filmowania. Dobrze, i przejdźmy do mapy. Zobaczymy, jaka jest mapa. No, ten system jest po prostu świetny. Wszystko jest tak widoczne i wszystko tak szybko działa, tak intuicyjnie. Oczywiście możecie podłączyć iPhone'a czy Androida, ale po co? Ten system jest tak ładny, że trochę to się mija z celem. Ja używam tego systemu też na przykład, jak jadę w dłuższą trasę, bo oczywiście wyszuka mi stację ładowania i powie mi, za ile na tę stację dojadę i ile będę miała baterii. A to przy tym aucie, no, jest to ważne. I warto też
też ściągnąć sobie aplikację Mercedesa, bo na przykład zimą, jeżeli ładujemy auto na zewnątrz i chcemy oczywiście sobie ocieplić to auto, że wsiadamy do ciepłego auta, no to ten system jest na tyle inteligentny, że będzie czerpał energię, żeby ogrzać to auto nie z naszej baterii, tylko ze ściany. Mamy też tutaj takie oświetlenie. Postaram się to nagrać wieczorem, jak to pięknie wszystko wygląda z tym oświetleniem. No cóż, ten kolor to jest taki, już taki myśli, ale to całe oświetlenie tutaj, to no jednak to poprawia mi humor. No cóż, mercedesowska jakość, piękna, piękna kabina. Lost in your eyes, I go back inside my head, falling to... EQB zaczyna się w Polsce od 260 tysięcy złotych. Ten model, który testuję, jest warty 320 tysięcy, między innymi przez pakiet AMG i aktywny tempomat. EQB jest całkiem ładnym autem. Klasyczne, tradycyjne, ale ten kolor, Boże święty, kto ten kolor wybierał? Czy ty nie masz emocji? Czy ty nie cieszysz się z życia? No, ja nie wiem, jest tak smutny, jest tak nudny. Wybierz niebieski kolor, biały, jakikolwiek, cokolwiek będzie lepiej wyglądać niż ten kolor. EQB nie jest autem dla każdego tak naprawdę. Jeżeli masz dużą rodzinę, jeżeli potrzebujesz dużo miejsca, jeżeli szukasz mercedesowej jazdy, czyli bardzo wygodnej, bardzo premium, świetnego systemu operacyjnego, pięknego wnętrza, ale nie jeździsz długiej trasy, to jest właśnie auto dla Ciebie. I to wszystko na dzisiaj. Życzę Ci miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Bye! A czemu ja mam z tych rzeczy, Bartuś, może je wyjąć?